Pierwsze spotkanie między Borussią Dortmund a PSG zakończyło się wygraną Niemców 1-0. Zwycięstwo żółtej ekipie dał pan Niklas Füllkrug. No i fajny sezon gość rozgrywa. To zawsze są ciekawe kariery, kiedy gość mając 30 lat przychodzi do swojego pierwszego dużego klubu. Myślę, że Borussia Dortmund należy tak traktować. I że to faktycznie wypala. Füllkrug jest gościem, który no, wcześniej pojawił się na mundialu w kadrze Niemiec trochę niespodziewanie. Wcześniej pogrywał sobie w tym Werderze, ale ja bym w życiu nie pomyślał, że dojdzie do takiego momentu. I też nie jest tak, że strzela nie wiadomo ile bramek, ale wątpię, żeby ktokolwiek w Dortmundzie uważał, że był to zły zakup. Ja bardzo takie historie zawsze lubię. Takie historie zawsze pokazują, że no może nie to, że wiek to tylko cyferki, bo to tak nie do końca działa, ale sam fakt, że klub kalibru Borussii kupuje piłkarza w takim wieku z taką przeszłością, to nie znaczy, że oni tam poszaleli, tylko ewidentnie widzą coś więcej niż my. No i działa to po prostu i bardzo mnie to cieszy. Dortmund zagrał w moim odczuciu naprawdę dobrą pierwszą połowę. PSG nie bardzo wiedziało, co się dzieje. Nie bardzo potrafiło się zorganizować w drugiej linii. Zresztą Paryż cały mecz nie bardzo potrafił się zorganizować w drugiej linii, bo to zawsze była drużyna, która miała często ciekawych piłkarzy z tyłu. No wiadomo, wybitnych napastników, ale w drugiej linii zazwyczaj był jeden, max dwóch piłkarzy, którzy to wszystko za mordę trzymali, ale reszta to był brak kontroli. No i akurat w spotkaniu z Dortmundem Vitinha był jedynym takim piłkarzem, znowu, który w Paryżu dojeżdżał, ale poza tym no tam lej po bombie dosłownie w tej drugiej linii był i nie wyglądało to zbyt imponująco. Co nie zmienia jednak faktu, że Paryżanie, a w zasadzie Luis Enrique, no myślę, że mógłby napisać książkę pod tytułem Sztuka reagowania. No bo po przerwie PSG wyglądało dużo lepiej i nie sądzę, żeby wynikało to tylko i wyłącznie z tego, że gospodarze się jakoś fizycznie spompowali. PSG było szybsze, bardziej pomysłowe, grali dosyć regularnie całkiem szeroko i to w skuteczny sposób. Zaliczyli słupki, zaliczyli mijanie się piłki z bramką z bliskich odległości w taki niezrozumiały wręcz sposób i no, wydaje mi się, że jeżeli uznać, że w piłce nożnej istnieje coś takiego jak szczęście, no to Dortmund miał szczęście. Dortmund, który zagrał mega dortmundowy mecz, tak swoją drogą. Sporo fajnego z przodu i dużo komedii z tyłu. Dużo takiego grania przyprawiającego kibiców o palpitację serca. I jeżeli miałbym jednego piłkarza, który najbardziej mi się w tej konfrontacji podobał, wymienić, wskazać, no to byłby to chyba Adeyemi, który na tym swoim lewym skrzydle bardzo sympatycznie hasał. Dużo, naprawdę dużo też dobrego w destrukcji dawał. Ja zawsze lubię takich skrzydłowych, którzy w destrukcji bardzo pomagają. Takim wzorcem tutaj zawsze dla mnie był w barwach Realu Madryt jeszcze Angel Di Maria, ale okej, nie rozmawiamy o Di Marii w czasach Realu Madryt. Adeyemi naprawdę bardzo fajny występ i myślę, że to jest powoli końcówka jego pobytu w Westfalii. Sezon pewnie jeszcze zostanie, ale gość z całym szacunkiem do Dortmundu ma papiery na jeszcze większe granie. Lubię go, po prostu go lubię. Czy 1-0 w tym meczu to wystarczająca zaliczka dla BVB? Śmiem twierdzić, że raczej nie. I myślę że też, że spokojnie mogę powiedzieć, że niestety raczej nie, bo ja życzę Dortmundowi tutaj awansu i wydaje mi się, że zdecydowana większość neutralnych kibiców, czy w ogóle społeczności kibicowskiej, też podziela moją tutaj preferencję. Nie twierdzę, że Paryżowi nikt nie kibicuje, ale wiecie, o co mi chodzi. Ale no, życzę temu Dortmundowi awansu, ale trudno mi to... Trudno mi stwierdzić, że to się faktycznie wydarzy. Nie wiem, 30% szans może daje Dortmundowi, ale wydaje mi się, że Borussia, która zawsze historycznie dużo zyskiwała na tym, że gra przed swoimi trybunami, pozbawiona tej żółtej ściany i całej reszty, wydaje mi się, że może mieć poważny problem. Siła mentalna, którą któryś raz już obserwuję, nawet jeżeli to też nie udało się strzelić gola Dortmundowi, że ta siła mentalna, którą ma Paryż za Lucho, że to, że nie pękają w tych kluczowych momentach, przynajmniej jak do tej pory, wydaje mi się, że to może zadecydować i jeżeli miałbym stawiać, to no, Paryż pozostaje faworytem do awansu do
finału Ligi Mistrzów. A jeżeli chcecie szerzej pogadać o tym, czy ten Paryż faktycznie tam awansuje, no to zapraszam do sekcji komentarzy, ale również zapraszam na mojego Twitcha. W piątek o godzinie 19 zrobimy sobie godzinną, może ciut dłuższą pogadankę o tym, co wydarzyło się w Monachium, o tym, co wydarzyło się w Dortmundzie. Myślę, że o Lidze Europy też sobie trochę pogadamy. A jak już skończymy te tematy, to też sobie pogadamy o tym, co się dzieje na realmadryd.pl. Taką prasówkę na Twitchu czasami sobie z tej strony robię. Jest to świetna strona i jasne, jednoznacznie jest kibicowsko-realmadrytowa. No hej, z definicji to wynika, ale jest to bardzo dobrze prowadzony serwis po prostu. No, także mam nadzieję, że widzę się z wami na Twitchu. Dzięki za uwagę. Cześć.